Ja się nazywam Nadia, mam 17 lat i pytam dzisiaj w imieniu Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Wspominał pan dzisiaj, jak ważna jest transformacja klimatyczna, jak ważne jest chronienie naszych rzek. Ma to wszystko związek z postulatami, które Młodzieżowy Strajk Klimatyczny przygotował. To jest postulat o inwestycji w atom i odnawialne źródła energii, o sprawiedliwej oczywiście transformacji. To są termomodernizacje, to jest po czwarte edukacja klimatyczna i po piąte, tak jak właśnie wspominaliśmy o Odrze, czyli ochrona środowiska i bioróżnorodności. Jak widać po dzisiejszych pana premiera wypowiedziach, zależy panu na klimacie i widać, że zgadza się pan z nami, że to są kluczowe kwestie dla przyszłości kraju. Stąd moje pytanie. Czy zdecyduje się pan przed wyborami podpisać postulaty MSK? Dziękuję. To naprawdę są wytrawne zawodniczki, wytrawni zawodnicy. Oni lepiej rozumieją politykę niż bardzo wielu starszych kolegów i starszych koleżanek. Właściwie prawie na każdym spotkaniu i też muszę powiedzieć, jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak udało wam się już zorganizować pierw grupy aktywistów de facto w ruch społeczny. No bo nie ma w tym przypadku, że ja spotykam was wszędzie na swojej drodze, a jeżdżę od północy na południe, ze wschodu na zachód i wszędzie właściwie pojawia się ktoś z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego albo z podobnych środowisk, ale wyście osiągnęli już naprawdę bardzo, bardzo dużo. Już nikt poważny nie szydzi, nie drwi. Wreszcie jest poważna debata i dyskusja. Okej, niektórzy się spierają, czy energetyka jądrowa, czy wodór zielony jest jakby adekwatny do naszej sytuacji, na przykład hydrologicznej. Ale wreszcie zaczęła się poważna rozmowa, dzięki wam. Naprawdę to nie jest kokieteria. Poważna rozmowa nie, czy jest problem klimatyczny, tylko poważna rozmowa, co zrobić, żeby jakoś neutralizować skutki tego kryzysu i go nie pogłębiać swoimi działaniami. Także po raz pierwszy muszę powiedzieć, nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej było tak, że bardzo młodzi ludzie, bo mówimy przecież o ludziach o 15, 16, 17 latkach, właśnie dlatego, że pierwsi, to najmłodsze pokolenie, zrozumiało, że za 30, 40 lat, więc oni będą żyli przecież. Być może to już nie będzie miejsce do życia, jeśli nie zrobimy wszystkiego, co w naszej mocy, żeby neutralizować skutki tej katastrofy i powstrzymać jej postęp. Więc ci bardzo młodzi ludzie, oni zaczęli myśleć nie idealistycznie. To chcę też tym wszystkim, którzy wątpią, są sceptykami, myślą, a młodzi, radykałowie, wiadomo. To oni myślą realistycznie. To oni myślą strategicznie. Oni nie myślą o tym, jak wygrać wybory przez oszustwa wyborcze czy jakieś puste obietnice. Oni myślą, co będzie za 10-15 lat, bo to będzie nadal ich życie. I dlatego proszę mi wierzyć, mnie już na pewno nie trzeba przekonywać. Zawsze będą trudne decyzje. Zawsze, jak właśnie jestem w Bełchatowie, czy będę w Bełchatowie, to oczywiście muszę mieć ofertę dla ludzi w Bełchatowie, mając świadomość, że to jest największy dostawca energii i równocześnie mocno trujący, tak? Znaczy mówię trujący, no mówię o emisjach. Trzeba, żeby rozmawiać z tymi ludźmi, tam Sasin jechał i mówi, że tam elektrownię jądrową im postawi. Znaczy takie, on jeździ wszędzie, wstawia te elektrownie jądrowe, bo nie chce im się poważnie porozmawiać, co zrobić, żeby Bełchatów nie znalazł się w sytuacji Konina czy Wałbrzycha, żebyśmy te transformacje robili z korzyścią dla ludzi, a równocześnie nie wmawiali ludziom, że nasza energia będzie z węgla brunatnego przez najbliższych 30 lat, bo nie będzie. I trzeba mieć odwagę i wy macie tę odwagę to powiedzieć. I trzeba mieć empatię i wy ją macie. I za to też chciałem podziękować, bo już od wielu miesięcy nie słyszę haseł, rzadko, a pojawiały się, ale rzadko. Co nas tam obchodzi, tam górnicy, trzeba klimat ratować. To już się dawno zmieniło. Znaczy młodzi ludzie pierwsi zauważyli, że potrzebny nam jest ogólnonarodowy wysiłek, żeby nie zostawić ludzi, nie zostawić klimatu, nie zostawić powietrza, żeby to, że jakby to też jest wielka szkoła solidarności. Z tym